miło mi powitać Państwa na kolejnym naszym spotkaniu Grupy Profilaktyka i Zdrowie. W dniu dzisiejszym postaramy się omówić cukrzycę. Wiadomo, że to jest choroba słodka, ale bardzo powszechna, bardzo podstępnie występująca i bardzo dużo czyniąca złego w organizmie naszym, więc postaramy się jakby trochę jej zapobiec, trochę ją tutaj wyjaśnić. I wyjaśniać nam będzie pan magister farmacji Kordian Bryka, który przedstawi Państwu problemy związane z tą chorobą. Następnie postaram się odpowiedzieć na pytania, jeżeli takie będą. Spodziewamy się, że będą, bo pytań może być zawsze dużo. A jeszcze mamy taką niespodziankę w postaci dwóch pań. To jest pani Marzena Pośrednik i pani Anna Urbańska. Panie będą pomagać w kontroli cukru, bo mają glukometr. Jeżeli ktoś z Państwa będzie sobie chciał zmierzyć cukier teraz po jedzeniu, wiemy, że to jest troszeczkę inny wynik. Panie na pewno powiedzą niż naczko, prawda, żeby się nie wystraszyć. I pani Ania Urbańska będzie również pomocna w zmierzeniu, w kontroli ciśnienia, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał taką potrzebę. Wśród seniorów 7 na 10 pacjentów ma problemy z nadciśnieniem. Wśród tych 10 pacjentów i tych 7, którzy już mają nadciśnienie, bardzo często pojawia się cukrzyca. Szczególnie, jak proszę zobaczyć, po 65 roku życia zdrowi stanowią zdecydowaną większość spośród Państwa. Bardzo często wśród Państwa, wśród pacjentów seniorowych po 65 roku życia, często Państwo nawet nie macie pojęcia, że macie problem z cukrzycą, z nieco podwyższonym poziomem cukru, a nieleczona cukrzyca niestety jest takim cichym niestety zabójcą, tak jak czasami o tym wspominają lekarze. Cukrzyca to jedna z najpowszechniejszych chorób przewlekłych, a według ONZ do 2035 roku, czyli już niedługo, liczba chorych na świecie może sięgnąć prawie 600 milionów osób. Cukrzyca. Najważniejsze informacje. Cukrzycę mamy dwa rodzaje. Pierwszy typ i drugi typ. Pierwszy to jest cukrzyca typu, że tak powiem, pochodząca, wynikająca z zaburzeń pracy, ale ona jest dziedziczna i dotyczy głównie osób młodych. Celem naszego spotkania dzisiejszego było zwrócenie uwagi na problemy cukrzycy, szczególnie u osób starszych, na zwrócenie tematu m.in. jeżeli chodzi o profilaktykę, o leczenie, o powikłaniach, które mogą się zdarzyć i zachęcenie Państwa jako grupy seniorów do uczestniczenia w całym cyklu, który jest właśnie skierowany dla seniorów, jeżeli chodzi o choroby wieku starszego, do czego oczywiście zapraszam. Aktualnie przy stanowisku z ciśnieniomierzami i z glukometrami koleżanki pomagają pokazać, jak prawidłowo należy mierzyć ciśnienie krwi. Pomiar ciśnienia wykonujemy najlepiej rano, na czczej wstaniemy, ci najbardziej spokojni, rozluźnieni, wypoczęci. To jest najbardziej prawidłowy pomiar właśnie o takiej porze. Ale oczywiście, jeżeli mierzymy systematycznie, to powinniśmy to robić o określonej porze, zawsze tej samej. Tak, najlepiej. I wiem, że nie co 5 minut. Absolutnie. Generalnie pomiędzy pomiarami musi być co najmniej 15 minut odpoczynku. Nie może być tak, że ciśnienie zdążyło i my za chwilę znowu pompujemy, bo będzie na pewno nieprawidłowy pomiar. Także zawsze trzeba odczekać, nie? Jak prawidłowo obsługiwać się z glukometrami, które są tutaj dostępne? Jeżeli chodzi o glukometr, to jest urządzenie, które służy do pomiaru cukru. Tu dysponuje i Abrom, i diagnostikiem Golden. I tak samo jak tutaj robiłam też pomiary Państwu, jeżeli chodzi o nakłuwacz, jest taki sam do diagnostika i taki sam do Abry. Dodatkowo dołączamy jeszcze w takich zestawach, oprócz nakłuwacza poszczególnych glukometrów, dołączamy jeszcze lancety. I jeżeli będzie taka konieczność, to każdy pacjent tutaj potencjalny taki glukometr otrzyma. A oprócz tego dodatkowo, jak widzę, są foldery odnośnie zdrowego odżywiania, dzienniczki do prawidłowego, że tak powiem, podsumowywania swoich dziennych czy dobowych badań poziomu cukru we krwi, jak i ciśnienia tętniczego. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze tak.